Cześć, jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem tak postanowiłem troszeczkę umyć zęby przed odcinkiem, a mam nadzieję, że też dbacie o swoje ząbki i dzięki temu, że materiał czysty, no to lepiej się będzie wam oglądało, co nie? No i teraz to ja mogę nagrywać, co? Po umyciu zębów od razu dużo, dużo lepiej, także otwórzmy sobie jakąś pierwszą skrzynię, jaka mi przyjdzie do głowy, na przykład Double Boost za 88. Fajna skrzynia, fajne skiny, może jakąś bronię, może jakieś broni polecą, może kostka, zaraz zobaczymy. Nasza pierwsza, można powiedzieć, wróżba, kałaszek z tatraku. Factory New Bloodsport 171! Taki początek openingu. Bardzo rozumiem, coś pięknego i jestem mega, mega zadowolony. Słuchajcie, przypominam, że możecie skorzystać z mojego kodu MERWO na tej stronie. Dostaniecie dzięki temu 70 centów do wykorzystania lub z kodu MERWO 15 i dostaniecie wtedy plus 15% przy doładowaniu za dowolną kwotę, a ta oto kostka Urban Masked wyszliśmy na zero przy jej dropie, słuchajcie. Potwieram sobie dzisiaj również różne skrzyneczki na Hellcase'ie, testuję w dalszym ciągu stronę, poznaję ją razem z wami, otwierając przeróżne skrzyneczki, jakie tylko mi tutaj przyjdą do głowy i dropiąc dwa razy z rzędu identyczne kosy. Wydaje mi się, że to była identyczna kosa. Może też uzbieram jakiś skinów na jakiś większy, droższy kontrakcik. Zobaczymy jakieś bitwy, upgradery. Postaram się... Panie Flipknife Urban Masked, czy może nam wylecieć cokolwiek innego? Czy to jest jedyny skin, który leci z tej skrzyni? No trzy razy z rzędu, to sama kosa, ale za każdym razem była inna, nie? Chyba za każdym razem w innej kwocie, ta ze statrakiem, wcześniej było Field Tested chyba i też Minimalware, z tego co pamiętam. Okej, okay, ale to nam wystarczy z tej skrzyni, może się uda coś... lepszego, w sensie lepszego, może coś innego, bardziej zróżnicowanego otworzymy, na przykład z tej skrzyni Thunderer. Bardzo mi się podoba nazwa tej skrzyneczki, dlatego chętnie ją otworzę. Bayonet Slaughter. Z tej skrzyni takie coś może polecieć? Za 400 dolarów? Ta kosa jest tyle warta? Factory New mi wyleciał Bayonet Slaughter. Przecież ta skrzynia kosztuje 63. To jest chyba najdroższy skin w tej skrzyni. Nie mogę w to uwierzyć, co się dzieje. No teraz chyba będzie ostre... Teraz mi ktoś powie, Merwo, to jest ustawione, no ale sami widzicie, skrzynia za 63, leci skin za 400 i leci skin za 7 dolków. No jest różnica, jest. No, można sobie otworzyć i się cieszyć albo przewalić potwornie. No ale czegoś takiego, że skin mi poleci za 7 dolków tuż po tak świetnym dropie, nie spodziewałem się w życiu. Chociaż często to tak wygląda i dlatego czasami sobie żartuję, no nie, no kolejny za 7. Serio, Glock. Ojejku, słuchajcie. A, przypomniało mi się zupełnie, nie? Nie rozdałem w tym odcinku, ani do tej pory jeszcze skinów, była umowa pod poprzednim filmem. Słuchajcie, kałaszek Redline z tatraku, nie mogę w ogóle dokończyć tego, co chcę powiedzieć, bo on kosztuje 159! Jaka ta skrzynia jest zabawna! Tutaj mamy na zmianę albo gigantyczny zysk, naprawdę na tym ta skrzynia polega, albo tracimy całe siano, które w to wpakowaliśmy. To naprawdę na tym polega? 43, tym razem tak pomiędzy, słuchajcie. Nie, zmierzam do tego, że w poprzednim odcinku umówiłem się z wami tak, za 1000 lajków był każdy skin do rozdania, tak, co 1000 lajków. Nie rozdałem ich jeszcze, bo skiny, które sobie wypłaciłem z poprzedniego openingu, zrobiłem to za późno, w sensie, tak? Przypomniałem sobie o tym parę dni później i jeszcze musi minąć te 7 dni blokady na Steamie, żebym mógł wam je wypłacić, także spokojnie, prędzej czy później te skiny rozdam, tak? W ciągu najbliższych paru dni. Czy pokażę to na kolejnym openingu, czy na jakimś kolejnym zwykłym filmie, zobaczę. Ale śmieszna skrzyneczka, okej, okay, ostatni raz ją otwieram, bo tu widzę, że jest absolutna loteria. Powinienem ją otworzyć raz, dropnąć bajoneta i powiedzieć dziękuję, mi to wystarczy, jestem szczęśliwy i tak by było najlepiej. Ja tu, widzicie, próbowałem otwierać po raz kolejny jakieś więcej i skończyło się to tak, jak się skończyło. Skrzynia min może tym razem za 36, co my tutaj mamy? Też parę różnych kosek, nawet tych nowych, Siletto na przykład, Glock Bullet Queen, bardzo fajny gloczek, mógłby polecieć, o tu chyba będzie... To tyle kosztuje? Czy ludzie są gotowi za P250, które prawie wygląda jak Sand Dune, zapłacić 50 dolków?
z tatraków, a który nie podejrzewam, strzelam, bo nie znam tego skina zupełnie. Podejrzewam, że jest to z jakiejś bardzo starej skrzyni, z czegoś, co już nie dropi, z czegoś, czego ludzie może robią kontrakty i dlatego to tyle kosztuje, bo za bardzo innego rozwiązania, powiem wam, nie widzę, nie dostrzegam, ale ciekawy skin. Oj, to będzie strata, co? Nie! Nie chcemy P2000, nie chcemy P250, chcemy coś lepszego. USP zależy, w jakim będzie field tested, bardzo ładnie, nie? Tutaj ten USP to jest naprawdę fajny skin. Mogłem sobie w sumie, nie wiem, kiedyś pograć jakby w jakiś fajny, bez tatraka, nie? Nie lubię jakoś tatraków, wyleciał. To mógłbym sobie nim spokojnie tyknąć, bo mam już bardzo, bardzo od dawna gram tym USP-kiem czerwonym, nie? Myślę, że już go też wszyscy znacie na pamięć. To też może być... Oj, Battle Skirt, niestety. Niestety Battle Skirt za 27. Dobra, ostatni raz ta skrzyneczka i lecimy w takim razie dalej. W ogóle zobaczę, co ja już nie sprzedałem, co mi wydropiło. Czy z czegoś bym mógł się pobawić, może w jakieś upgrade'y, może w jakieś kontrakty, ale to może jeszcze za chwilę. A czy są jakieś ciekawe bitwo skrzynki, czy ktoś tutaj się bije, mogę do czegoś dołączyć, do jakichś ciekawych walk tu się odbywają? Nie ma w tej chwili nic jakiegoś ciekawego, okej, nie będziemy tworzyć, nie będziemy czekali, aż ktoś do nas dołączy, może coś się trafi też później ciekawego. Co by na to, żeby otworzyć jakąś bardzo drogą skrzynię? Diamond za 186. Może tylko raz ją otworzę, co jest przecena z 200. Spróbujemy. Na pewno jak raz ją otworzę, to będę chciał więcej, co? Na tym to wszystko polega. I... O, to chyba będzie strata, co? Wiedziałem. Wiedziałem, że tu będzie strata. Merwo, czułeś dobrą intuicję? Nie otwieraj tej skrzyneczki. Skrzynia premium w takim razie. To słuchajcie, wygląda mi na to. Zaraz się zorientuję troszeczkę w dropie, ale wygląda mi to na taką skrzynię, która jest naprawdę fajna za 25 i wydropiło nam za dokładnie tyle, za ile otworzyliśmy. Jeśli ktoś chce wydać, mieć jakiś fajny skin, nie jest pewny, co chce. I tutaj są skiny naprawdę fajne, naprawdę zróżnicowane do broni, które używacie. O, drugi raz z rzędu mi wypadła mniej więcej... Broń warta tyle co skrzynka, są kałaszki, glocki, M4, czyli generalnie broni, które używamy. Więc to jest, no oprócz takiego glocka, no bo to nam się niestety nie opłaciło. Śmiesznie słuchajcie, jakby kiedyś była jakaś skrzynka, na przykład na Hellcase, bym sobie otworzył jakąś skrzynię z negewami. To bym był bardzo szczęśliwy, to taka skrzynia dla mnie, co? Wszystkie skiny do negewa otwierałbym jak szalona, albo wszystkie skiny do rewolweru. Coś takiego bardzo bym chciał. Znowu ten kałaszek? Już go znamy na pamięć, poprosimy coś innego. Chyba 3 razy nam poleciał ten kołaszek. No na szczęście już nie jest 4 raz. Jeszcze ani razu nie miałem zysków z tej skrzyni. W sensie prawie wszystkie skiny, które mi wypadły, były warte dokładnie tyle, ile kosztuje ta skrzynia. Raz wyleciał Glock, dużo, dużo tańszy. No i teraz M4, też dużo, dużo tańsza. Czyli ta skrzynia... Nie sprzyja mi. Nie mamy szczęścia, ale myślę, że to też może wynikać z tego, że... Oj nie, ten Glock. Ale w stat tracku Wellworn jest warty dużo, dużo więcej. Okej, myślę, że to też może wynikać z tego, że to jest Hole, Dragon Lore. I wtedy ceny takiej skrzyni idą od razu do góry. Stwórz kontrakt, maksymalna kwota kontraktu to 500 dolków. Czy ja tu mogę jakieś takie... powrzucać przedmioty, żeby mi te 500 wyszło tak w miarę równo. 463. Dobra, to jeszcze coś takiego otworzę, żeby mi pasowało, żeby móc zrobić taki równy kontrakt. Skrzynia Dream za 50 dolków. Tu są ładne skiny z tego, co widzę. Tu mogą być naprawdę ładne, drogie przedmioty, stat track, ale chyba jakiś battle skirt. Tak, widziałem już na obrazku, że było bardzo źle, bardzo zniszczone. W ogóle jak to wygląda? Ta łupka jest prawie cała szara, nie? To jakieś tylko troszeczkę widać obrazki, ale jest stat tracku i kosztuje aż 85, jest duży zysk. Nie sądziłem, że tyle ona może kosztować. I... O, chyba będzie... Chyba będzie strata, tak czułem. Ten skałcik nie wygląda fajnie, jest czerwonym skinem. Nie! Ej! Ale faktor nie od razu 40, no jesteśmy też w plecy, ale nie aż tak.
Naprawdę? Naprawdę taka ta skrzynia tak wygląda? Okej, otworzę taką skrzynię razy 3 za 20, żeby wpadło jakieś tam parę jakichś losowych skinów. Chciałbym zrobić równo kontrakcik za tyle, ile da się maksymalnie na tej stronie. No, z takimi skinami może już być mi łatwiej, ale nie sądziłem, że będę aż tak w plecy. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz i pójdę już wymierzyć, zrobić maksymalny kontrakt, jaki tylko mogę zrobić na Hellcase'ie. Okej, może już teraz się uda. Mamy dużo więcej różnych tanich skinów. 399, czyli jeszcze na przykład mogę wrzucić to. O, cyk. Teraz brakuje tyle. Dobra, 498,71. Myślę, że mi to wybaczycie, że to jest kontrakt właśnie za 500. Tyle jest maksymalnie. Słuchajcie, może nam wypaść przedmiot warty od 448, czyli te kontrakty tutaj na Hellcase mają to do siebie, że nie możemy być aż tak stratni. No bo to nie będzie tragedii, nawet jak nam wypadnie coś najtańszego. Albo maksymalnie niecały 1000 dolków, czyli jest praktycznie razy dwa, jest tego co widzę, tak. Jest dokładnie razy dwa możliwy kontrakt, który nam może wylecieć. Najdroższy kontrakt, jaki robiłem już na Hellcase, 500 dolków, w przybliżeniu około 2000 zł. Podpisujemy. Butterfly! Oczywiście tak się nie mówi, mówi się Butterfly, prawda? Night Blue Steel Factory New za 532! Także mamy świetny zysk naszego najdroższego kontraktu na Hellcase. Bardzo się cieszę i myślę, że tym pozytywnym, optymistycznym akcentem mogę zakończyć ten odcinek. Dzięki wszystkim wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi i przypominam, że możecie skorzystać z kodu MERWO na tej stronce, dostaniecie 70 centów albo z kodu MERWO15 i dostaniecie plus 15% przy doładowaniu za dowolną kwotę. Dzięki i cześć.